Cześć, tutaj Sława i dzisiaj opowiem Wam o kosmetykach. A więc tak, jeżeli już rozmawiamy o kosmetykach, to musimy wziąć pod lupę markę, którą uwielbiam, używam na zmianę z innymi oczywiście, z Bielendą i z różnymi, ale Eveline'a po prostu kocham. Najwięcej produktów, których uwielbiam, ma Eveline i dzisiaj chciałabym właśnie z Wami porozmawiać na temat tej marki i wybrać 5 najlepszych produktów z tej marki. Co jest w ogóle 5 najlepszych kosmetyków z tej marki, jest w ogóle nie do wybrania, bo ja kocham je wszystkie, naprawdę. Boże, jak się marszczę, ale wiecie co, stwierdziłam, że skorzystam z naturalnego światła i mi tu po oczach daje, po oczach. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, jest rażenie po oczach. Jest, no nie jest za fajność, nie jest. Dobra, przyniosłam sobie wszystkie, bo miałam wybrać 5. Nie mogę się zdecydować, które z tych kosmetyków to jest 5, które bym chciała, więc przyniosłam, nie wszystkie, ale przyniosłam moje ulubione ze wszystkich, jakich mam i teraz muszę wybrać 5 najlepszych. Czekajcie, łyk kawy, bo jestem po obiedzie, a wiadomo, po obiadku trzeba napić się kawy, inaczej nie da radę. Czarna, gorzka, najlepsza. Uwielbiam. Czarną, gorzką, tylko. Dobra. Jeżeli mogłabym zabrać, na przykład wyjeżdżałabym gdzieś i mogłabym zabrać tylko jeden, to zabrałabym BB ze ślimaka. Ten BB ze ślimaka, powiem Wam, on jest tak, przeciwko niedoskonałościom. On jest w jednym odcieniu, ale wiecie co, ja mam taki problem trochę ze skórą, dlatego że ona się bardzo szybko jakby zapycha. Mi się pory zapychają, zaraz mi się pojawiają krosty, coś nie tylko, widać zresztą, coś tylko nie tak, to od razu jestem cała wyprychana. I ten krem jest jednym z nielicznych kremów BB, który bardzo fajnie mi tą skórę matuje, bardzo fajnie mi wyrównuje kolory. Bardzo często nakładam tylko ten krem BB i puder i elegancko jest, naprawdę, tak na co dzień. On ma taki wygląd, niby jasny, ale na skórze się przepięknie dostosowuje, naprawdę przepięknie. Jest właśnie matujący, przepięknie ten, to ja bym go wzięła. Ja bym go wzięła na bezludną wyspę, jakbym miała wziąć jeden. Jakbym mogła wziąć jeszcze coś, będę tak szła, to wzięłabym mgiełkę brązującą, chociaż tam jest słońce, to bez sensu. Ale wiecie, mogłaby być pora deszczowa, nie wiadomo w jakiej porze ja bym na tą bezludną wyspę leciała, więc wiecie, trzeba być ubezpieczonym. Więc tak, mgiełka brązująca. To jest po prostu wydarzenie roku. To jest świetne, naprawdę. To jest do jasnej i średniej karnacji. To jest przecudowne. Przyciemnia, tak wiecie, o jeden, drugi ton. Ja mam ciemną skórę, więc ja nie mam żadnych, absolutnie żadnych smug, żadnych zacieków, żadnych tego. Marek już jest, jak już jest trochę jaśniejszy, to już trochę wyszedł na trumpa po użyciu tego. Trochę wyszedł na trumpa. Trzeba było bardzo się przyłożyć do tego, jak się rozsmarowuje, wiecie? Bo mogą zostać zacieki na bardzo jasnej cerze, ale na mojej cerze nic, świetnie. Raz w tygodniu, elegancko. I do tego, jakbym mogła zabrać 3 produkty już, to do tego jest ten balsam z Brazylian Body. Boże kochany, to jest też przepiękne. W ogóle to nie śmierdzi opalenizną, wiecie, jak te wszystkie samoopalacze. To nie śmierdzi nic, absolutnie. Wszystko jest elegancko, ładny zapach, ładna ten... Samochody mi tu jeżdżą, ale widzicie, no muszę robić tak, jak robię. Dobra, to 3 już wykorzystałam, to tylko 2 mi zostały. 2 miejsca mi zostały, cholerka. 2 miejsca. Za dużo, za mało, za mało miejsca. Za mało miejsca, bo wiecie co, ja mam... Tu mi jeszcze spadła, wiedziałam, że coś zapomniałam. Jeżeli bym miała zabrać... Następną rzecz, moją ulubioną, to jest ciężka decyzja, co ja bym zabrała, ale chyba bym zabrała tą maseczkę. Tak myślę. To jest taka, wiecie co, bardzo fajna maseczka 8 w 1, argan i keratyna z Eveline'em. No jest, w 3 minuty działa. Jest takie opakowanie już trochę poniszczone, bo to jest opakowanie, które mi się kończy akurat, ale...
Jezu, bez tej maseczki. Boże kochany, teraz mam związane włosy i w dodatku jest cały dzień 30 stopni, więc są trochę przeorane i przepocone. Zresztą za chwilę idę jeszcze na siłownię. Ta maseczka, wiecie, jak bardzo wygładza. Po niej, zresztą mam problem z rozczesywaniem, bo ja mam strasznie skołtunione włosy. Po niej elegancja, Francja. Wszystko, dziewczyny, się roz tego co... Czekajcie, bo trochę za nisko. O, wszystko, dziewczyny, się tak rozczesują włosy. Przepięknie, naprawdę. Bosko, bosko. To ta maseczka jest następna, czyli cztery miejsca już zrobiłam. Dużo. Co pójdzie na następne? Nie wiem. Muszę się napić kawy i się zastanowić. To już tylko jedno miejsce mam. Kolerka, nie wiem. Wiecie co, no, na bezludną wyspę zabrałabym na pewno krem do rąk. Chyba, no tak bym się musiała tutaj, wiecie. Zależy, gdzie bym leciała, ale jakbym leciała na bezludną wyspę akurat, to bym zabrała krem do rąk. To jest 5% mocznikiem. Boski. Boski krem do rąk, dziewczyny. Co, Wektor, się obudziłeś? Mamy takiego robotka. Kiedyś dostaliśmy od sąsiada. Nie, nie, no uspokój się. Zestresowany jest. Widzicie? Jest nerwówka. Jest nerwówka wprowadzona. Zobaczcie, jest. O, o, o. Czemu się denerwujesz? Uspokój się. Przestań. Ja jestem twoim przyjacielem. On lubi takie głaskanie. Ten robot nic nie robi. On po prostu chodzi i się denerwuje czasem. No to tak, krem do rąk bym zabrała. On jest, dziewczyny, jest do suchych, zniszczonych rąk. Jest naprawdę świetny, naprawdę świetny, bo on nie jest za rzadki, nie jest za gęsty. Jest przepiękny, nawet mój mąż mówi, że jest naprawdę jego ulubionym kremem, bo na noc, wiecie, na noc, bo on jest taki, wiecie, intensywnie regenerujący, naprawdę intensywnie regenerujący do suchej skóry, boski. To ten krem bym zabrała chyba na bezludną wyspę. A jak miałabym jeszcze miejsce, na następnym miejscu jest, jakbym miała jeszcze miejsce, w walizce, to te dwa produkty bym wzięła. To jest, wiecie, wyszczuplające na te, na grubość. Jak jest grubość, pojawia się tkanka tłuszczowa, to można wtedy się wysmarować. To piecze strasznie, rozgrzewa, piecze, wypala, nie wiem co robi, ale coś robi takiego, że się potem jest mniejszym trochę i ta skóra jest taka bardziej napięta. Jest to dobroć w puszce, w tubce i naprawdę jest bardzo fajna sprawa, dziewczyny, bo naprawdę działa, działa, no. Większość takich rzeczy, nie, ja nie wierzę w takie odchudzające coś, a to działa. Wiecie co, może nie spali wam kalorii, czy nie spali wam tłuszczu, ale skórę napnie tak, że inaczej wygląda to ciało. Naprawdę bardzo fajna sprawa, tylko pali, boli, jak pali. No i tutaj z tej samej serii jest na cycki. Czyli mamy dwa takie. Jeden jest na pomniejszenie tyłka, a jeden jest na powiększenie cycków. Znaczy nie na powiększenie, tylko na podniesienie. To jest push-up. Takie. Ja wiem. Wiem, po prostu mi też po prostu odejmuje. To jest produkt International Success of the Year 2019. Czekajcie, bo tu można coś odkleić. Ja odkleję. Numer jeden. W Polsce tu jest napisane, bo to jest wszystko z angielskimi napisami, no bo wiecie, tutaj nie ma z polskimi. Czekajcie, użyję zębów. Nie mogę tego odkleić inaczej. Czekaj, co się tu dzieje? To też jest, to ja nie wiem, co to jest teraz. Obydwa są numer jeden? To też ma taką nalepkę i to ma taką nalepkę. Obydwa ex aequo, widzicie, ja też ex aequo je wybrałam, to coś jest tutaj na rzeczy, po prostu są, patrzcie, minus 2,8 cm w obwodzie można tutaj znaleźć, a tutaj jest plus 2,5 cm, a kukaracza, czyli tak, tutaj z brzucha zdejmujemy, z brzucha i z ud zdejmujemy i to na cycki wtedy,
wszystko. No i to jest coś, do czego po prostu ludzkość powinna dążyć już dawno. Z ud i z brzucha i w cyce to wtedy ładować. I Eveline, widzicie, sprostała naszym oczekiwaniom. Zdejmuje z tyłka i wkłada w cycki. Ale działa też. Cyce jak to nic, wiecie, podnoszą się. Są takie jędrniejsze, wiecie. No dziecko, wiadomo, to jest różna grawitacja, wiek, wiecie, to wszystko ciągnie w dół już, ciągnie cię w dół. Wszystko ciągnie, całe życie ciągnie cię w dół. A tutaj są produkty, które cię podnoszą na duchu. Także tak, to jest właśnie bardzo fajny produkt. Ale czekajcie, czekajcie, bo ja tutaj, wiecie, mam jeszcze miejsce w walizce. Na bezludną wyspę. Następny produkt, który, bez którego ciężko mi się obyć, to jest błyszczyk z chili. Z chili albo z pszczołą, to jest już mi bez różnicy. Ważne, żeby był powiększający, bo te błyszczyki powiększające, dziewczyny, z Eveline'a, to jest po prostu coś, to jest jakieś mistrzostwo świata. I ja tego nie ukrywam. To jest tanie, to jest dobre, to jest ładnie wyglądające. Wszystko na temat, nic więcej nie trzeba dodawać czy odejmować. Błyszczyki te powiększające to jest następne, to jest mało, akurat to się w walizce zmieściłoby mi, no bym wcisnęła, jak nie to do kieszeni, no trudno, jakoś by przeszło. Jeszcze coś bym wzięła, tak Wam pokazuję, a nie, to jest następne. To by było, wiecie co, ja przegapiłam to, bo to by było pokremy do rąk. Pokremy do rąk to by było. To jest, dziewczyny, odżywka do rzęs. Odżywka do rzęs Eveline'a. I ona może być odżywką. Ja mam w ogóle słabe bardzo rzęsy, zresztą jak włosy, no jak wszystko. Po prostu obwłosienie u mnie na ciele nie jest za mocne. Nie jest. Trzeba dużo pakować. W ogóle myślę o zakupie peruki. To też może się zrealizować już niedługo. Ale ja muszę odżywiać, muszę wszystko. Odżywki tonami na włosy, na rzęsy, na paznokcie, na wszystko. To obwłosienie równa się słabo. No i tu jest właśnie, to znaczy ma to swoje plusy, no bo na przykład nie mam innego obwłosienia dużo, nie? No taka jest prawda. Tam, gdzie nie trzeba, no to fajnie, ale tam, gdzie trzeba, to mogłoby być trochę lepiej. No i ta odżywka bardzo fajnie trzyma moje rzęsy, wiecie o co chodzi, w takim stanie, że są. Po prostu, to jest bardzo taki potrzebny stan, no nie ukrywajmy. Potrzebny jest taki stan, żeby one były. Więc ona mi trzyma w takim stanie, ale także jest bazą pod tusz. I to jest świetne. W takim stanie, wiecie, w takim stanie polepszającym, pogrubiającym, bardzo fajna rzecz. No ale następne, co bym zabrała, to jest olej z dziada pradziada. Czekajcie, z czego to jest? Z łopianu chyba, z łopianu, no, z łopianu. Ten olej z łopianu, dziewczyny, na włosy i na skórę głowy. Ja to uwielbiam na skórę głowy, wiecie, bo mi się włosy bardzo przetłuszczają, ale od czasu do czasu ja mam takie, wiecie, no na skórze głowy, po prostu mam suchą skórę głowy, no bo to nie, wiecie, ten twarzy to kremy na tego, a na głowie nie. Więc ja sobie od czasu do czasu nakładam taki olej przed umyciem na godzinę, na skórę włosów i na włosy. O Jezu, to jest efekt. To jest efekt po prostu... Super, naprawdę, skóra głowy jest odżywiona, wiecie, nie swędzi, nie ma tego łupieżu, tych płatów, oles, to jest po prostu coś fajnego, naprawdę. I to, wiecie, na bezludną wyspę to wiadomo, nie obchodzi nas kondycja włosów, ale jakbym jechała gdzieś mieszkać na stałe, to na pewno bym ten olej, niesamowita przygoda. I co tu jeszcze? No i jeszcze jeden został mi produkt, który muszę przedstawić, no nie ma problemu tego. Cudowny krem. Egyptian Miracle. Jest taki krem, on jest amerykański i ta tubka tego amerykańskiego kremu kosztuje chyba tam $29 czy coś takiego. I można sobie ją kupić i ten krem jest znany od wieków, to jest krem na wszystko. To jest krem na włosy, na skórę, na paznokcie, na skórki, na usta, na rozstępy, no na co sobie zażyczysz, gdzie potrzebujesz nawilżenia, na suchą skórę, na zrugowaciałą skórę, na maseczki, na twarz, na ciało, na wszystko. I na co sobie zażyczysz, to na to będzie ten krem. I Eveline postanowiło wyprodukować coś takiego. Powiem Wam, nie mogę, to znaczy to jest 100% naturalnych składników, bo to jest oliwa z oliwek, miód, mleczko pszczele, wosk pszczeli, pyłek pszczeli, propolis, olej słonecznikowy.
I powiem Wam, że nie znam, nie miałam nigdy tego amerykańskiego, natomiast jak pojawił się ten z Evaline'a, to od razu stwierdziłam, że muszę go wypróbować, bo tamten podobno jest po prostu czymś fantastycznym i uniwersalnym. Ja muszę powiedzieć, że ten krem też jest fantastyczny i uniwersalny, jak potrzebujemy jakiegoś nawilżenia, natomiast ja zawsze dbam o to, żeby dużo wody pić, więc nie mam jakichś takich super tych. Marek to stosuje czasami, bo on kładzie krem ze ślimaka na twarz. Mogłam też go pokazać, to nieważne. Czasami jak potrzebuję takiego już doraźnego nawilżenia, to sobie kładzie ten krem. Ja go stosuję na usta, uwielbiam go na usta. Ja go uwielbiam na usta, uwielbiam go na skórki go kładę, na stopy go kładę czasami, tutaj pod pierścionek, bo to wiadomo, że ten, że się, no wiecie, wysusza, nie? No bo to tam nie wytrzemy dokładnie pod tym i wysusza. I do takich rzeczy. A no i czasami na końcówki włosów, na same końcóweczki rozdwojone, wiecie? Też bardzo fajnie nawilża końcówki włosów. Coś mi zadrgało, miałam jakieś drganie. No tak. I to by było wszystkie moje ulubione produkty z Evaline'a. Na pewno o jakimś zapomniałam i dzisiaj pewnie jak będę się przyszkować do spania, to pewnie mi się przypomni, że mogłam o takim powiedzieć. Także pewnie za jakiś czas będzie następna taka opowiastka o kosmetykach, ale nie tylko Evaline, bo jeszcze Bielenda też, uwielbiam Bielendę i uwielbiam różne inne kosmetyki, także o kosmetykach mogę gadać i gadać i gadać, także na pewno będą jeszcze filmiki o kosmetykach. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobał, dajcie znać, czy zrobiliście już subskrypcję i dzwonka, żebyście dostawali powiadomienia, także zapraszam Was, dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję, że oglądaliście, kciuczki w górę, i buziaki, do następnego razu. Pa, pa, pa!